Kamil Lewera, dzień dobry. Dziś gościem programu W Cztery Oczy jest pan Zbigniew Rudziński, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gorzowskiej w Gorzowie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, zanim na dobre zaczniemy mówić o Gorzowie i regionie, o tym, co warto zobaczyć, to powiedzmy o tym w ogóle, czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Nasze towarzystwo jest dosyć ciekawe, dlatego że robimy nie tylko turystykę aktywną, czyli chodzimy na pieszo, nie tylko gdzieś ciekawe miejsca odwiedzamy, czyli krajoznawstwo, jeździmy w góry, pływamy kajakami, ale też prowadzimy też działalność wydawniczą. Staramy się po prostu poprzez tą działalność, współpracując z naszymi samorządowcami, żeby odkryć to, co jest bliskie. Tuż za progiem. Czasami nasza turystyka polega na tym, że no, chciałoby się tramwajem można dojechać w ciekawe miejsce i myślę, że niebawem tak będzie, ale chodzi o to, żeby ta turystyka nie wiązała się z tym, że konieczny jest urlop, że konieczny jest jakiś wielki kawał czasu wolnego. Czasami to może się odbywać 2-3 godziny, chociażby nasz rezerwat Gorzowskie Murawy, który jest na terenie naszego własnego miasta, jest ciekawy, jest niezwykle atrakcyjny. Dzisiaj możemy tam bezpiecznie chodzić ze względu na powstałe ścieżki takie dla pieszych, szlak wyznakowany, także nikt się nie zgubi na pewno. Niebawem pojawi się taki informator. Tuż przed świętami chcemy sprezentować razem z naszym Urzędem Miasta, z panem prezydentem i RDOŚ-iem naszym gorzowskim, taki informator, który pozwoli odkryć to miejsce, bo tak naprawdę wiele osób, w tym, no, powiem żartobliwie, chyba nie wszyscy radni nasi gorzowscy wiedzieli do tej pory, że taki rezerwat u nas mamy. Dzisiaj ten informator pozwoli nie tylko się dowiedzieć, że on jest, ale pozwoli się dowiedzieć, dlaczego on jest tak cenny, dlaczego jest tak ciekawy, dlaczego tam warto przyjść i odpocząć. A dlaczego warto być właśnie członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego? Jakie są z tego w ogóle plusy? Plusem jest chyba najważniejszym to, że spotykają się w tym towarzystwie ludzie, którzy potrafią zrezygnować czasami z wygody na rzecz przygody, że potrafią gdzieś razem pojechać, nie oczekując, że ktoś im na przykład postawi rano po wstaniu śniadanie pod nos, tylko sami sobie to śniadanie przygotują, którzy nie oczekują tego, że będzie bardzo wysoki standard, że ktoś ich tak całkiem za rączkę będzie prowadził, że niczego od nich nie będzie wymagał, bo u nas w towarzystwie no, wszystko robimy właściwie we własnym zakresie, od praktycznie małych imprez po te duże, czasami wyjazdowe gdzieś po Europie i nie tylko, sami dla siebie, więc oczywiście mamy dzieci. Przede wszystkim połowa naszych członków to są dzieci i od nich nie oczekujemy, że oni będą się angażować, ale od dorosłych członków już tak. Mamy ciekawe propozycje, bardzo różne, których kto inny nie zaproponuje. Chociażby stworzony przez naszych członków, pochodzących, mieszkających w Gorzowie, a także współmieszkańców na przykład takiej wioski jak Mościce, park dendrologiczny, edukacyjny. Jest to edukacja przyjazna. Tam każdy, i dziecko, i dorosły znajdzie coś ciekawego, może to dotknąć. Jest to bezpłatne, a bezpłatne jest dlatego, że takie jest nasze założenie, że za pracę włożoną w ten park, w to, żeby go utrzymać, żeby tam było jak najwięcej ciekawych roślin, nie bierzemy pieniędzy. Po prostu to jest nasza pasja i potrzeba. Jeśli ktoś jest gotowy, aby podzielić się swoją pasją, podobną do naszej, z nami i wspólnie z nami działać, to serdecznie zapraszam do naszej siedziby, do działu PTK Ziemi Gorzowskiej przy Mieszka Pierwszego 15. Tam też organizujemy comiesięczne w okresie poza, nazwijmy to, szczytem turystycznym, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ostatnio robicie była też właśnie wycieczki piesze i rowerowe, ale też i spływy kajakowe. Tak, no, najbliższy spływ rowerowy odbędzie się z okazji Trzech Króli, zresztą taką nazwę nosi. Zapraszam wszystkich tych, którzy mają lwa w sercu, nie boją się tego, że no, zima to jest taki, a nie inny okres i są gotowi sprawdzić się właśnie na rzece w okresie no, zimowym, przynajmniej kalendarzowo. No, z tym ostatnio było różnie, bo często ta zima zupełnie nie przypominała zimy i było za łatwo. Ale mamy jeszcze chyba 3 czy 4 miejsca na tym spływie. Gdyby któryś z widzów chciał do nas dołączyć, proszę o kontakt.
czy też przez Facebooka, czy też przez adres mailowy naszego oddziału. Na pewno wszystko wyjaśnimy i jeśli będzie gotowość, chęć wzięcia w tym udziału i miejsce jeszcze, to oczywiście można będzie z tego skorzystać. Panie Zbyszku, skupmy się w tej chwili na Gorzowie, bo to miasto myślę, że dość atrakcyjne i cały czas odkrywamy coraz większe tajemnice naszego miasta. Co warto właśnie w Gorzowie i nie tylko w Gorzowie, bo też i w okolicach zobaczyć? Powiem tak, no my często po prostu mamy taki stereotyp, że u nas to właściwie poza murami miejskimi katedrą niczego nie ma. I to jest ogromny błąd, bo naszym największym skarbem to są cztery takie elementy. Pierwszy to jest taki, że mamy parki i ogrody, czyli praktycznie od maja w tych parkach i ogrodach, które już ponad 170 lat niemalże zostały tworzone, mamy piękny drzewostan, często bardzo atrakcyjny. Na przykład mało kto wie, że mamy miłorzęby japońskie rosnące w naszym mieście i to są już miłorzęby, które owocują, a no, na tą przyjemność, żeby takie owoce obejrzeć, to trzeba czekać 60 lat, więc dla nas to jest taki bonus. No niestety, tak to już jest. Zwykle ludzie, którzy sadzą te miłorzęby, nigdy nie zobaczą tych owoców. Mało też o tym kto wie. Tak, no najprostsza rzecz. No, katedra uznawana jest za najważniejszy i najstarszy obiekt architektoniczny naszego miasta. A tak naprawdę, jeśli byśmy potraktowali grobowce za obiekty architektoniczne, a tym w istocie one są, to zrekonstruowany taki grobowiec megalityczny sprzed 4200 lat znajduje się w parku przy naszym Muzeum Miejskim na ulicy Warszawskiej. Wystarczy pójść zobaczyć, dowiedzieć się tam, jak powstał, kiedy powstał i kto tam był pochowany i z czym był pochowany, bo to teraz to jest chyba zbyt krótki czas, żebym mógł się o tym do końca wypowiedzieć. A jeśli chodzi o okolice, to co warto zwiedzić? Tak jak mówiłem, warto pojechać tam, gdzie by się można było zarówno czuć swobodnie u siebie, a jednocześnie, żeby spędzić ciekawie czas. Tak jak mówię, Mościcki Park Dendrologiczny jest otwarty dla każdego, ale to nie tylko, bo przecież mamy już w sezonie też otwarte takie perełki, jak na przykład Muzeum Twierdzy Kostrzyn z piękną ekspozycją w Bastionie Filip. Naprawdę nowoczesną, która szczególnie młodych ludzi może zaskoczyć i naprawdę oni sobie najlepiej z tą ekspozycją radzą. Mamy Park Dinozaurów, który tak do końca nie jest tylko parkiem dinozaurów. Tam na przykład jest naprawdę znakomita kolekcja takich minerałów. Na przykład, jeśli uznać za minerał przybysza z kosmosu, czyli meteor, który spadł kiedyś w Ameryce Środkowej i fragmencik tego meteoru mamy, on jest nieduży, ale waży ponad 81 kg. No, można go dotknąć, poczuć tego przybysza, że tak powiem, z kosmosu, no i przyjrzeć się innym, bo minerałom. Czasami my sobie nie zdajemy sprawy nawet z tego, jak wygląda pospolita dla nas sól z kuchni. A tam można zobaczyć wielką bryłę soli, która wcale nie jest biała. Panie Zbyszku, jeśli chodzi o Gorzów, park imienia Henryka Siemirackiego, rewitalizacja cały czas jeszcze tam trwa, prace jeszcze się do końca nie zakończyły. Jak pan ocenia, czy to może być taka perełka naszego miasta, tuż obok właśnie parku, popularnie zwanego Parku Róż, który też będzie miał... Będzie dużo inwestycji prowadzonych właśnie w tym parku. Tak, już teraz przechadzając się właśnie po wykonanych już tych ścieżkach, to dwie rzeczy zwróciły moją taką bardzo pozytywną uwagę. To po pierwsze, że są ścieżki, które są przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Ja wiem, że dla tych osób to będzie naprawdę coś niezwykłego, bo to będzie prawdopodobnie tak naprawdę jedyny park w naszym mieście, mieście parków i ogrodów, który pozwoli im być bliżej tej przyrody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, projektanci tego parku właściwie w 80%, może nawet więcej, wykorzystali wcześniejsze założenia przygotowane przez naszych poprzedników, bo to jest pierwszy park, ponad 100 lat temu powstały w naszym mieście i ciągle rozbudowywany w kilku etapach, ale końcowy etap, to dzisiejsze właściwie ścieżki, które my w dużym mierze teraz odnawiamy ideowo. Szkoda, że pewnie środków nie starczyło, żeby wrócić do tej koncepcji, która kiedyś była w latach międzywojennych, że w naszym parku właśnie tam znajdował się
taki, można powiedzieć, skalny ogród, przez który przepływał potok sztuczny, był uruchamiany no, na okres około 20 minut, potem trzeba było znowu czekać na stosowną ilość wody. Taki mini wodospad. Mini wodospad, można powiedzieć, zakończony takim stawkiem, którego resztki jeszcze do ubiegłego roku, do jesieni można było oglądać. No jest ta przecież wieża ciśnień, która udaje wieżę jakiegoś zamku rycerskiego i tak dalej. No wiele rzeczy pozostało i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że odnowiono na przykład pawilon na Kozaczej Górce, z której też jest wspaniały widok na nasze miasto, nie tylko z tego pawilonu nad schodami donikąd. Także na pewno będzie to perełka, na pewno będzie cieszyć nie tylko gorzowian i myślę, że będzie dobrym przykładem, jak to należy robić, żeby odnieść sukces w tym właśnie kierunku. Panie Zbyszku, chciałbym na zakończenie zapytać się taką informację, trochę też na gorąco podaną, bo powiat gorzowski podpisał akt notarialny z Urzędem Gminy w Witnicy, dzięki czemu formalnie powiat gorzowski stał się właścicielem ośrodka w Mościcach, to niedaleko Gorzowa. Tak. Co na tym gorzowianie mogą uzyskać? No gorzowianie uzyskają przynajmniej wielką radość ci, którzy do tej pory tam się angażowali przez ostatnie 5 lat przy tworzeniu tego parku po prostu dendrologicznego, bo tworzyli go wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami, a był taki moment, kiedy wydawało się, że ten obiekt po prostu czeka zagłada. Na szczęście tak się nie stało. No i co gorzowianie mogą zyskać? No gorzowianie, jak mają 2 godziny czasu, pójdą do parku, ale jak mają cały dzień, to na pewno skorzystają z tego i pójdą w Mościcach, gdzie będą mogli po parku pochodzić mościckim, sporo się dowiedzieć, usiąść przy ognisku. No w parku naszym gorzowskim raczej chyba tego nie będzie. Także no mogą też tam spotkać podobnych sobie ludzi, którzy szukają partnerów czasami do jakichś przygód turystycznych. No myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby właśnie tacy ludzie się spotykali. Panie Zbyszku, moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać na temat tego, co w naszym regionie, ale niestety czas już powoli dobiega końca, musimy kończyć nasz program. Ja życzę oczywiście przyjemnych wędrówek. Dziękuję. Jak to pan zawsze mówi, nieważna jest pogoda. Tylko nieważna, ważna jest, jak to? Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani turyści. No i właśnie, i to taka puenta na zakończenie. Bądźmy dobrze ubrani. To taka puenta właśnie na zakończenie naszej rozmowy. Gościem programu W Cztery Oczy był pan Zbigniew Rudziński, prezes oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Państwu.